Ja starałam się przygotować w miarę możliwości. Jeżeli podejmiemy uchwałę na tak, to jest ona bezterminowa, czyli do momentu odwołania. Tak? Jeżeli podejmiemy na nie, to tylko nie na rok 2015. Tak? A w przyszłym roku znowu będzie debata na ten temat, czy tak, czy nie. Jeżeli znowu będzie na nie, to znowu na rok, chyba że się zmienią przepisy. Tak? Nie? Dobrze. Państwo sołtysi, ja najpierw Państwa poproszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za funduszem sołeckim? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Większość jest na nie. Jedna osoba się wstrzymała, dwie były za, reszta jest przeciw. Szanowni Państwo, myślę, że dyskusja jest w miarę jasna. Przystępujemy do głosowania. Rozumiem, że ten temat został wyczerpany. Ja gwoli wytłumaczenia. Przerwana kawa? Za chwilę będzie, tak? Poproszę do skupienia. Szanowni Państwo, macie przed sobą dwustronnie przygotowaną uchwałę. Jedna jest na tak, druga jest na nie. Poddam pod głosowanie, czy jesteś za ustanowieniem Funduszu Sołeckiego i w zależności od wyników głosowania uchwała będzie wynikowa. Jeżeli większość osób będzie na tak, zostanie przegłosowana o ustanowieniu funduszu, jeżeli na nie, o nieustanowieniu funduszu, z tym, że w związku z tym, co powiedziałam, będzie treści w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy dopiero środków na fundusz sołecki, a w przypadku nie wyraża się, to proszę dodać w roku 2015. Tak, panie mecenasie? Czyli paragraf pierwszy będzie brzmieć, w przypadku negatywnego przegłosowania nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy dopiero środków na fundusz sołecki w roku 2015. Tak? Jest zgody? Tak, w sprawie czego to są takie małe litery. W związku z powyższym macie Państwo obie treści uchwały, w zależności od głosowania. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Poddaję pod głosowanie sprawę wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego. Kto z Państwa radnych jest za wyodrębnieniem Funduszu Sołeckiego? Proszę o głosowanie przez podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Jeden. Pięć za, osiem przeciw. Jeden wstrzymujący się. W związku z powyższym Rada Gminy podjęła uchwałę o treści w paragrafie pierwszym. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy dopiero środków na fundusz sołecki w roku 2015. Uchwała została podjęta i otrzymuje numer